Dzisiaj wyjaśnię Ci, gdzie masz się badać, jak Cię starosta skieruje na badania za jazdą po alkoholu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zacznę oczywiście od zapytania strapionego internauty, któremu trafiło się to właśnie nieszczęście. Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy u Państwa, czyli w sumie u mnie, można zrobić badania psychologiczne i lekarskie po zabranym prawie jazdy za alkohol. I jaki jest ogólny koszt tych dwóch badań. Muszę Ci wyjaśnić bardzo ważną sprawę. Badania lekarskie wykonują lekarze, czyli absolwenci medycyny, czyli na przykład ja. Natomiast badania psychologiczne, psycholodzy, czyli z reguły absolwenci psychologii z tytułem magistra. Dlaczego to tłumaczę? Ponieważ bardzo często te dwie profesje są mylone i na przykład ktoś, kto uważa, że był badany przez psychiatrę, to był również badany przez psychologa, no i tam jest to powodem bardzo wielu zamieszań. Ale do rzeczy, nie wdając się w takie skomplikowane rozważania prawne, badania lekarskie za jazdą po alkoholu może zrobić tylko w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy, czyli jednostkach w sumie budżetowych, podległych marszałkowi województwa. Natomiast badania psychologiczne może zrobić w uprawnionych pracowniach psychologii i transportu na terenie całego kraju. Mówię tu oczywiście też o badaniach za to samo przewinienie. Tak więc nie masz szans na pójście do prywatnego gabinetu lekarskiego, do prywatnej przychodni lekarskiej na badania za jazdy po alkoholu. Natomiast masz naprawdę bardzo spory wybór, jeżeli chodzi o prywatnych psychologów transportu i prywatne pracownie psychologii transportu. Może się oczywiście zdarzyć, że dany WOMP podległy pod Urząd Marszałkowski posiada taką pracownię psychologiczną, no i nawet ta pracownia może świadczyć odpłatnie usługi dla ludności. Także wtedy teoretycznie, jak idziesz do WOMP-u, możesz zrobić dwa badania za jednym razem. W praktyce jednak, swojej przynajmniej praktyce, spotkałem bardzo wiele osób niezbyt zadowolonych z tego rozwiązania. Oczywiście wybór należy do Ciebie. Klasyczna sytuacja jest tam w WOMP-ach, że ktoś przeszedł badania lekarskie, no ale znowu uwalił psychologiczne, czasem jest odwrotnie, przeszedł psychologiczne, uwalił lekarskie, ale najczęściej wszystko jest tu zamęt do kupy, że oblewa oba razem, no i jest, że tak powiem, mały problem. Natomiast jeżeli chodzi o koszt badań lekarskich w WOMP-ach, w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy, o ile pamiętam, jest to 300 zł netto w chwili obecnej. Badań psychologicznych, zarówno w WOMP-ach, jak i w pracowniach innych psychologii transportu, jest to 120 zł netto, także dodaj to wszystko co zamęt do kupy, dodaj jeszcze 23% VAT-u i będziesz miał pełną kwotę. Także nie każ mi liczyć przed kamerą, no ale tak, z tym 420, no przypuszczam, że coś pod 500 zł lub więcej spokojnie. Z innych takich spraw porządkowych, badania odwoławcze psychologiczne, czyli tak zwane ponowne, odbywają się jedynie w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy, w pracowniach psychologicznych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Natomiast podobne badania lekarskie w instytutach medycyny pracy lub jakichś placówkach na statucie instytutów. Także musisz sobie zdawać sprawę, że poziom wymagań do przejścia badań ponownych, czyli tych odwoławczych, jest bardzo wysoki. I tak szczerze mówiąc, mało realne jest, abyś przeszedł je pozytywnie, jak nie dałeś rady wcześniej. Niczego nie wykluczam, jest taka droga, ale naprawdę prędzej chyba wygrasz w totolotka lub w milionerów, niż przejdziesz badania ponowne, czyli odwoławcze, jak oczywiście nie dałeś rady przejść ich wcześniej. Na tym w sumie kończę. Jak Ty masz swoje przemyślenia dotyczące badań za jazdę po alkoholu, oczywiście skomentuj to wideo w opisie poniżej. Są tam takie komentarze, napisz tam parę zdań. Jeżeli masz pytanie, również zadaj pytanie poprzez komentarz. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu badania-lekarskie-kierowców.pl, psychotesty-kierowców.pl i musisz tam koniecznie wpaść
jak interesuje Cię ten temat. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. I ponieważ jestem właścicielem prywatnej pracowni psychologicznej, zapraszam Cię na psychotesty dla kierowców, którzy mają skierowanie od starosty na badania po alkoholu. No, niestety taryfy ulgowej, pomimo, że tak powiem, mojego przyjaznego stylu życia, za bardzo nie mam.